dla tych ludzi, ale budowane na tyle ciasno kolumny, wyciągnąć rękę, ale na tyle wąsko, że nie da się przecisnąć. Widać po prostu kształty, tak? W takim owalnym pomieszczeniu. Po brzegach gdzieś tam kroczą jakieś postaci, wyciągają ręce, wołają o pomocy. Mhm. Już zaszalejmy na max. Trochę się obawiam. Ja też. Zaryzykuję. Mężczyzna oprócz o czarnych włosach, cienie skrywają jego oblicze. Pojawił się i znikł. I wskazał nam wyjście z tego miejsca. Okej. Okay. Te kształty, które tu są, to są oczywiście żywi ludzie. Mają wyprane mózgi, są generalnie wyssani z całego życia. To był taki czarny marker, jak coś, to nim się dobrze po tym może. I tak jak to miejsce się nazywa, czyli cele dla trzody, klan się pożywia tutaj w bardzo łatwy sposób. Niezłe. Wchodzisz i od razu jedzenie. Tak. Jeżeli bylibyście głodni, to... Czy to jest puste pomieszczenie? Czy... Nie, byli nie. Tam ludzie. Byli ludzie. Znaczy oni byli tak jakby tutaj. Tak ja sobie to wyobraziłem. Te kwadraty, czy też prostokąty mają symbolizować kolumny, tak? Między którymi jest takie wąskie przejście, że widać, że ktoś tu jest, tak? Aha. I widać, nie wiem, wyciągane ręce i tak dalej. Aha, to dobra. Taki to rodzaj widzę okolistego więzienia kamiennego. No mhm. Dokładnie. Pokazał nam wyjście? Tak. Jakiś, ktoś tam był, mówię. Mhm. I znów wyznaczam drogę. Tylko tego widziałeś? Powiedziałem. Tak. Tak, wszedł pierwszy. Okej. Okay. Hej ty, krzyczę. I puszczam się. Okej. Okay. Miałeś wrażenie, że on znikł w jakimś, jakby się zapadł pod cień. Mhm. Nasłuchuję, nasłuchuję. Spoglądam ognistymi ślepiami. Widzisz korytarz, który ciągnie się dalej. Nie podoba mi się tutaj. Teraz już za późno, żeby się wycofać. Wchodzę w korytarz. Dobra. Okay. I co tam jest? Laboratorium. Ale się ładnie wszystko układa. Mhm. Zielone. Oświetlony i śmierdzący. Na co ci to wygląda? Że jeszcze kilka godzin temu odbywały się tutaj jakieś eksperymenty na stołach. W dwóch stołach operacyjnych leżą ciała. Są rozkrojone. Jedno z nich widać, że leży tutaj dłużej i od niego bije właśnie ten nieznośny smród. Nie zgaszono świateł, a więc prawdopodobnie... Co chcesz? Co tam jest? Nie ma nic. A więc w samym pomieszczeniu na środku leży jakaś księga otwarta, tak jakby była powiązana z tymi eksperymentami, które się toczyły. Okej. A więc tak. Co robicie? Ja się tylko rozglądam. Szukasz czegoś? Czy podzielasz? Nie, to zabezpieczam. Patrycjuszu, spójrz na tę księgę. Otwieram księgę. Mhm. Co to za księga? Jest to... Nie,
Jest to dziennik prowadzonych w tym laboratorium badań. Jedna, wiem to... Szukaj, czy jest coś o Kassandrze. Poganiam cię nerwowo. Mądrość, bo musisz czytać, jeśli masz jakąś czujność, bo musisz zwracać uwagę. No, mądrość, no, i mądrość i spostrzegawczość, albo czujność, jeśli masz. No i co? Jedna odzmianka. Cokolwiek, co pomoże nam w poszukiwaniu, w kontekście historii o tym myśli i przydatności takiej fabularnej dla nas. I wszystko, co powiesz, ma miejsce na... w labiryncie. Tak. Czyli na przykład, nie wiem, że jest przetrzymywana gdzieś, albo została poddana jakiemuś czemuś, albo nie ma jej tu. Cokolwiek. Albo wzmianka jest o kimś innym. Tak. Albo Kassandra jest jak ktoś tam. Ja na przykład jak ty. Ja bym tak wymyślił. Tak, dowiedziałem się z tej księgi leżącej w laboratorium pośród opuszczonych ciał, że była tutaj, tak? Była w tym pomieszczeniu. Poddano ją kilku próbom, aby dowiedzieć, aby upewnić się, że po prostu dzisiaj w dniu przesilania to ona dostanie większej go daru. I w związku z tym zabrano ją stąd, ale żeby do niej dotrzeć, trzeba przejść przez ten labirynt. Ty chcesz wody? Nie, dziękuję. Dobrze, że nie powiedziałeś, że spokojnie. Dzięki. Więc czy to liczy się jako jeden? Tak, bardzo dobrze. No pełny po prostu. Pełny fakt. W którą stronę chcecie pójść? No właśnie. Pytam Patrycjusza. W którą stronę najmniej śmierdzi? To wskazuje korytarz obok ciebie. Wstępuję do tego korytarza. I co który to jest? Jest to bardzo długi korytarz. Jest to bardzo tak. Jest to bardzo. To doklejanie wiesz. Korytarzowo. Który jest strasznie obskurny. Rzadko używany. Raczej ludzie tędy nie chodzą. Jest to przejście zapasowe, dodatkowe. Jakby nie jest to główny korytarz. I właśnie dlatego jest bardzo ciemny, jest nieoświetlony, nie mamy światła, nie widzimy w nim niewiele, przynajmniej moje oczy nie potrafią niczego dostrzec. Pomogę ci. Chwytam cię pod rękę i prowadzę, tak trzymając gdzieś w okolicy bicepsa. Nie sięgam po pomarańczowe. Idziemy tym korytarzem. Czuję, że idziemy w dobrym kierunku. Mam takie jakieś przeczucie. Okej, stanęliśmy na rozdrożu. Ja spróbuję wyczuć zapach Kassandry. Udało się. W którą stronę powinniście pójść? Wskaż. To. Gdzie wchodzimy do kolejnych cel dla trzody. Ile zielonych? Dwa. Nie muszą. Okay. Zielone nie są obligatoryjne. Pomazane. Okej, to jeszcze jedno. Ogromne, pomazane cele dla trzody. Taki sam styl jak tutaj? Większe.
Nie, tutaj już klasycznie kraty. Przy czym we wszystkich celach widać jakieś malunki, hasła. Dużo różnych rozpisek. Dużo różnych dziwnych słów zapisanych na ścianach. Jakby ci ludzie tutaj byli bardziej świadomi tego, że są ludźmi. Może. Ciągniesz pomarańczowy? Pomarańczowy. Nie będzie. Zresztą nie da. To nie ma sensu. Jonasz. Gdzieś w cieniu przemknęła ta sylwetka. O kurde. Jonasz? Tak, facet o kruczoczarnych włosach. Ten... Aha. Tak, ten La Sombra, co zawsze jest przy Stellanie. Tak, i z Weroniką. Mhm. Dobra, biegiem za tym dziadem. Biegniemy. No. Mhm. Kto biegnie pierwszy? Ja. No to biegniemy razem. Razem. To wylosuj. To ty wylosuj ten, ja wylosuję od razu ten pomarańczowy. A pomieszczenie wymyślimy szczegółowo. W takim razie pokój. Każdy po jednym wymyśli ten. A ja tu mam... Przejścia pilnuję golem. Co? Tak, pokój. I wyrasta jakieś coś. Mhm. Czekaj. Dobra, to... Tak. Golemy są odporne magicznie. Golem będzie rodzajem chimery, z którą się spotkaliśmy na innej grze. Czyli jakby z cząstek ludzkich jest ten zlepiona... Taki golem. No tak. Znaczy... Może... Mięsny golem. W tym stylu. Tak. Coś takiego tworząc misji. Tak. Chciałbym go spróbować zdominować, żeby przyłączył się do nas. Nie da się. No to jest twór. Istota magiczna. Jonasz znikł, wbiegł w któryś z cieni i po prostu ominął golema bez żadnych trudności. Dobra, a ponieważ miał być pokój, mieliśmy dołożyć dwa elementy, niech to będzie z mojej perspektywy biblioteka. Okej. Okay. Wyciągam telefon. Nie może coś się... Chowam telefon. Co robię w bibliotece? Co robicie? Próbuję go minąć. Golema? Tak. Rzuć na ukrywanie się. Znaczy po prostu przechodzę obok. Okej, okay, no zastępuję ci przejście i wyciągam miecz, stojąc w pozycji gotowej do walki. Jak on wygląda w ogóle tak bardziej? Wąż, lew i koza w jednym. Na sterydach. Na sterydach z wielkim mieczem, który normalny człowiek nawet waszej postury powinien trzymać oburącz. On trzyma w jednej ręce, w drugiej ma tarczę. Ile ma wzrostu? Sięga aż po sam sufit. Dobra, rozbiegam się. Mhm. Biegnę w jego stronę. Mhm. Zmasowany atak. Tak, ja też. I robię wślizg pod jego nogami. Jestem za nim. Okej. Okay. On się odwraca i jego miecz z prędkością błyskawicy zaraz cię zdekapituje. Ciachnie. Dobra. Mówcie tak, żeby... Ciachnie, dokładnie. A nie, to jest bójka. Nie wie, co się dzieje wtedy. To jest bójka. Dwie garście kości. A to poczekajmy, bo też się rozpędzałeś. Mhm. To może jakoś zinterpretujmy najpierw jeszcze ruch Dariusza. Aha, no to dawaj. Nie, ja też będę chciał odbić się jest tyłem do was. Ściany, wymijając go, tego golema. Zgadza się, muszę się chimera. Nie się gadać. Niech będzie to chimera w takim razie. Może słucham? Chimera to jest. Tak, bo golem to taki, wiesz. Dobra. I będę chciał zaatakować od strony... C. Rozumiem, że ogon, tak? Jest wężem. Więc będę chciał pazurami rozorać mu ten ogon, żeby go osłonić. Cecha. Cecha.
No i oczywiście udaje mi się rozorać gardło węża. Za chwilę. Robert, rzuć wszystkimi kośćmi, które masz, tylko dwie zostaw jako zakład. Rzucasz za Kimerę. Tak jak za siebie? Tak. Wow. To grubo, to grubo. No nie. 5. Co ja mogę? 4 to jest 9 bazowo. Reszta są elementami jakichś tam, wiesz, aspektów i tak dalej, też to kumulować? Mhm. Dobra. Nie mogę to zostawić 4 w zakładzie w ręce. Mogę jakoś was wesprzeć? Możesz. 4 zakłady. Cztery zakłady są do tego, co tu wyszło. No, to na pewno jest 10. sukces, tylko... Aha, miary musimy zmierzyć. To nie jest rzut, jakby co. No tu ustało. 10, 19, 22, 33. A ja wy ile mieliście? Ja miałem 11. Ja nie rzucałem. Aha, okej. Okay. Więc ogon... Okej, przeorałeś go, ale błyskawicznie... Jak to gad, zregenerował się. I w zasadzie na końcu ogona jest oczywiście paszcza węża, która się rozszczapiła, jeszcze się rozstawiły takie uszy po bokach, jakaś kobra królewska. Syknął na ciebie i zaraz pewnie wypluje kwasem. Z kolei ty możesz stracić głowę albo ręce. Co wybierasz? Jeszcze nie robiłem uników. Nie masz czasu na to. Nie rzucałeś, jak sam zauważyłeś. No tak, bo powiedziałeś, że Mateusz najpierw rzuca. Nie, no jedną rękę? Zamachnął się. To jest chimera, no. Okej, rzuć trzema kośćmi, musisz mieć sukces. Szybko, bo to jest czas nagi. Właśnie wielki miecz leci w twoją stronę. Tracisz rękę. Okej. Jak tam, minus 3 na twoim suwaku, jaki będziesz? Na minus 1. No to jesteś w takim razie. Przez winkulum nas to wszystkich boli. Nie, to tak nie działa. Nie najbardziej. No. Ale ponieważ ten stopień zażyłości jest duży, to ja włączam się w takim razie, w tym momencie. Masz... Nie musisz pójść. I Olaf 4 punkty krwi straciłeś. 5, bazowo 9. Na jakiej wysokości on mi uciął tą rękę? Łokcia. Chciałeś się zasłonić przed jego mieczem. Działo się to wszystko w ułamku sekundy. Dobra, to robię 3 zakłady. 32, tak? Tak. 20, widzę. 30. 6, 7, 8, 38, 3 zakłady, czyli w sumie 4 prawdy, tak? No dobra, to obnażam szpony, wskakuję mu na łeb i wbijam mu je w czaszkę poprzez oczodoły i rozrywam. Tak, żeby stracił w moim mniemaniu wzrok. To są, nie wiem, trzy prawdy, tak? Trzy rany, tak? Tak. Okay. Dobra, Patrycjusz, widzisz, jak twoi towarzysze walczą. Co możesz zrobić? Nie wyperswaduję nic. Władasz telekinezą, jeśli pamiętam. Zrób coś z tym, jeśli potrafisz. Nie ma telekinezy. Nie masz takiego? Ma dominację i na wrażliwość. A trzecia, nie brałeś trzeciej dyscypliny? Aha, no nie. No. To tomaturgia. No dobra, co możesz zrobić? Mogę tylko użyć broni, którą dostałem od Maksymiliana. Okej. Celuję w gardzie od gadziny. No dobra, celuj w takim razie. Użyj najlepiej walki, bo to określa dynamikę tego, co się dzieje. Plus?
słabość. No to, czyli nie liczy się. Zero. No i do tego pewnie jakaś broń palna, tak? Bo używasz broń... Nie, miotana. Broń miotana. Jeden. Może ci wybuchnie. Siła. Bo ty rzucasz, to nie jest... Ale nie, walka wyobraża dynamikę. Musi trafić, no. Dobra. Okej, okay, może ci może wybuchnie. 6 i 5. Dobra. Twój nóż powędrował gdzieś tam. Tak, podbijał się. Okej. Okay. Chimera krwawi z oczodołów, ryczy, aż jego ryk rozchodzi się po całym labiryncie. Olaf, co robisz? Krwawisz bardzo mocno. Za chwilę będziesz tracił dalej krew. Co robisz? Zasklepiam tą ranę. Mhm, 2 punkty. Tyle zrobiłeś. Przyłożyć rękę i... Tyle zrobiłeś w tej rundzie. Okay. Dariusz. Ja ponawiam. Siedzę na łbie, tak. Coś. Uskakuj. Znaczy, jak wąż zareagował na to, co się stało z resztą cielska? Jest skupiony na tobie. Aha, czyli jest jakby niezależny w stosunku do reszty.